Błędy. Zmiana numeru miejsca parkingowego. W pierwszej minucie widzimy, że Ken Franklin parkuje swoje Mercedes-Benz na miejscu oznaczonym numerem 62. Kiedy Ken i Jim wychodzą do samochodu, jest on zaparkowany na miejscu numer 59. Niezgodność liczby książek. Współpraca pisarska wyprodukowała 15 książek z serii i Mistress Melville. Ale kiedy Ken daje kelamboł książki do zabrania do domu, jest ich tylko dziesiątemu. Kiedy Kelamboł przynosi je z powrotem, jest ich czternaście, a kiedy są układane na stole podczas kulminacyjnej sceny w biurze, jest ich szesnastego. Znikająca lista zakupów. Ken daje pani Lasanka podpisaną książkę i mistress Melville. Książka ma włożoną jego listę zakupów, wystającą z góry. Lista znika, gdy Ken mówi jej, aby spojrzała na dedykację, a następnie osobiście daje jej listę. Przemieszczający się podpórki na książki. Kiedy Franklin aranżuje miejsce zbrodni w biurze pisarskim, jedną z pierwszych rzeczy, które robi, jest zrzucenie książek i Mistress Melville i ze stołu na podłogę. Przed tym przesuwa lewą podpórkę na książki, aby była obok prawej podpórki. Jednakże, gdy policja bada biuro, książki i podpórka są na stole, jakby nigdy nie zostały zrzucone. Zmieniająca się truskawka. Lili LaSanka maczą truskawki w cukrze i je podczas rozmowy z Kenem Franklinem. W jednym ujęciu trzyma całą truskawkę, nadal pokrytą cukrem na końcu. Chwilę później, i również w poprzednim ujęciu, zanim zdąży ugryźć, truskawka jest już w połowie zjedzona. Zmiana pozycji podczas kołysania łodzi. Kiedy Ken zaczyna kołysać łodzą, siedzi i patrzy w stronę rufi. W następnym ujęciu stoi i patrzy w stronę dziobu, kołysząc ją. Zmieniające się rękawiczki. Przed wyjściem z samochodu i wejściem do sklepu. Ken Franklin zakłada rękawiczki. Kiedy wchodzi do sklepu, nie ma ich na sobie. Kiedy wraca do samochodu, znowu je ma na sobie. Zmiana pory dnia. Kiedy policja jest w biurze, zimę, badając rzekome strzelanie. Na zewnątrz wydaje się być noc. Kiedy Kelambo U wraca do domu, scena na zewnątrz pokazuje zmierzch. A Atwater Sofka. Kiedy Kelambo U robi omlet, bierze miseczkę z szafki na skorupki jajek. Zamknął drzwi szafki. Ale odbijają się one i pozostają uchylone. Później drzwi szafki są zamknięte. Zmiana pozycji rąk. Pozycja rąk i ramion kena Franklina zmienia się podczas wywiadu z reporterką w jego domu. Błędnie uznawane za gafy. Planowanie zabójstwa. Franklin kazał Ferrisowi zadzwonić do swojej żony i skłamać, że jest w biurze, aby móc go zastrzelić podczas rozmowy i przenieść ciało do własnego domu bez świadków. Franklin mógł po prostu poczekać aż rozmowa się skończy, aby zabić Ferrisa i zyskać więcej czasu na przeniesienie ciała. Sight at Columbo. Przed biurem Dzimę Kelambo mówi do pani Ferys. Ich to problem z tymi nowymi budynkami. Fontanny wodne nie działają, więc musisz używać maszyny do kawy. Potem tracisz dziesięciocentówkę i kawa jest okropna. Kelambo powinien był powiedzieć: I lub kawa jest okropna. Pomysł na książkę jako motyw. Morderca mówi, że morderstwo odbyło się zgodnie z pomysłem na książkę, który przekazał ofierze pięć lat temu. Ofiara nawet to zapisała. Trudno uwierzyć, że ofiara mogłaby dać się nabrać na taki sam scenariusz swojego własnego morderstwa. Ujawnienie błędów. Ser pleśniowy. Przed tym jak Kelamboł zaczyna trzeć ser, bierze miseczkę z szafki, aby włożyć do niej ser. Miseczka już zawiera tarty ser. Kombinezon pod wodą. Po przewróceniu łodzi kiedy Ken wychodzi z wody, ma na sobie skórzany kombinezon pod teżirtem. Fałdy materiału są widoczne, gdy jego prawe ramię wychodzi z wody. Spojrzenie w kamerę. Po wrzuceniu dwóch butelek szampana do jeziora, Jack Casibi przez ułamek sekundy patrzy prosto w kamerę, potem odwraca wzrok i zaczyna kołysać łodzą. Różne. Radio policyjne. Radio policyjne na obu miejscach zbrodni, dom Kena Franklina i Lili Lasanka, jest dokładnie takie samo niesynchronizowane dźwięki. Przek, kielisko. Kiedy Ken i Lily piją szampana, stukają kieliszkami dwa razy, ale za każdym razem dźwięk stuknięcia pojawia się przed zetknięciem się kieliszków. Ekipa filmowa widoczna. Cień kamery. Cień kamery pojawia się na aktorach stojących tuż przed kamerą. Pum Mike. Po tym jak Ken, Jack Casibi, dostaje wiadomość o morderstwie swojego partnera, Wychodzi z kabiny i idzie do bagażnika swojego samochodu. W dolnej prawej części kadru widać cień mikrofonu boom.